Dzień dobry, witamy się z Wami z Grunwaldu. Jesteśmy na ulicy Jeleniogórskiej i chcemy Wam zaprezentować bardzo komfortowe mieszkanie na sprzedaż. Jest to mieszkanie dwupokojowe, duży, fajny salon z aneksem kuchennym. I tutaj macie wyjście na balkon. W listopadzie pogoda nas w Poznaniu nie rozpieszcza. Więc jak zwykle za oknem jest bardzo pochmurno i ponuro, ale to mieszkanie jest naprawdę jasne, przestronne. Jeśli można tak powiedzieć o mieszkaniu, sympatyczne. Naprawdę bardzo przyjazne, bardzo, tak jak już mówiłam, przestronne. Czyli mieliśmy salon z aneksem kuchennym. Teraz pokażę Wam dalszą część mieszkania. Tutaj mamy korytarz i na prawo jest wejście do mieszkania. Może udam się pod te drzwi i Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Czyli wchodzimy do domku. Na prawo mamy łazienkę, do której zaraz się udamy. Na lewo jest salon z aneksem kuchennym, a na prawo mamy sypialnię. Sypialnia też jest fajna. Spójrzcie, duże łóżko i duże okno. Okno jest balkonowe, ale balkonu tu nie ma, ale można je otworzyć. W całym mieszkaniu są zamontowane rolety zewnętrzne. Plusy tego mieszkania to chyba lokalizacja, bo jesteśmy w tej części bloków Jeleniogórska 1. I tu spójrzcie. Ogromnym atutem tego, że tutaj macie bramkę i przejście bezpośrednio do pętli tramwajowej. Także lokalizacja jest naprawdę bardzo dobra. Przestronna łazienka, duża. W łazience są położone płytki. Prysznic. Kolejnym atutem tego mieszkania na pewno jest też dodatkowa komórka lokatorska, którą kupujecie w cenie mieszkania. Pokażę Wam jeszcze widok z okna. Naprzeciwko nas jest miejska zabudowa. I jak wyjdę na zewnątrz, to pokażę Wam, co mamy tuż za rogiem. Dosłownie kilka sekund, właściwie kilkadziesiąt sekund stąd jest fajny teren rekreacyjny, który też kupujecie. Kupujecie udział w tym terenie rekreacyjnym. I tutaj też jest zamontowana bramka wyjściowa na pętlę tramwajową. Tutaj już z Wami się pożegnam. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie. Mieszkanie jest dostępne od zaraz. Będzie mi naprawdę miło Wam pokazać to mieszkanie, bo jest fajne, naprawdę fajne. Aha, i jeszcze kupujecie z tym mieszkaniem łącznie te wszystkie meble, czyli fajny stół rozkładany. Powiem Wam, że mam osobiście taki w domu. Na stronie IKEA jest napisane, że mieści się w nim przy nierozłożonym może zasiąść 4 osoby, ale spokojnie 6 może komfortowo zjeść posiłek, a przy rozłożeniu od 8 do 10 spokojnie może biesiadować. Tak wygląda dziedziniec. Zielono, sympatycznie. Pokażę Wam ten teren rekreacyjny, bo kupujecie razem udział w tym terenie. Naprawdę jest świetnie zlokalizowany ten budynek, bo jest od bardzo zacisznej strony. Tu są miejsca parkingowe, które widzieliście od strony balkonu.
Tu jest to mieszkanie, gdzie są zasłonięte już rolety. I spójrzcie, aparat trochę to oddala, bo też mam włączony szeroki kąt, żebyście mogli zobaczyć jak najwięcej, ale spójrzcie, tutaj jest już bramka do wyjścia na pętlę. Także nie musicie przechodzić przez całe osiedle. Kilka chwil i jesteście na miejscu. A kupujecie w udziale ten cały teren rekreacyjny. Spójrzcie. Place zabaw, jakieś miejsca do odpoczynku. Spróbuję zrobić Wam zbliżenie. Także to jest wszystko, będzie w Waszym udziale. Dobrze, to życzę Wam miłego dnia. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało dzwońcie. Trzymajcie się, pa!